Cześć kochani, Wojtas, kanał rockday.pl. Poprzeczka w akordach barowych to jest jedna z trudniejszych w ogóle umiejętności, przynajmniej dla tych właśnie początkujących osób. Ale nawet gdyby ktoś dostał gitarę ze źle ustawioną akcją strun, to nawet ktoś zaawansowany by nie dał rady zagrać poprzeczki. Ale abstrahując zupełnie, bo to wiadomo, to jest kwestia ustawienia gitary. Robienie poprzeczki. Najważniejsza informacja jest taka, żeby wiedzieć, czy mamy tą akcję strun niską, czy wysoką, bo to jeśli mamy za wysoką, to nie zrobimy. To nawet jakbyśmy nie wiadomo jak się starali, to i tak nie damy rady tego zrobić. Więc tu musicie mieć świadomość, szczególnie ci początkujący, żeby mieli świadomość, jak to faktycznie, czy nie mamy po prostu złej gitary, skoro to nie wychodzi, bo może ktoś powiedzieć, dobra, ja to robię i mi nie wychodzi, nie ma szans, żeby to zrobić. I może właśnie trzeba wtedy sprawdzić, no gitara jednak jest mimo wszystko źle ustawiona. Lub na przykład za stara i po prostu wskutek starości gryf się troszeczkę odgina w tą stronę, prawda? Bo struny ciągną gitarę, struny ciągną gryf, cały czas ciągną, prawda? Cały czas w tą stronę ciągną. Więc im starsza gitara i powiedzmy im starsza, słabiej zrobiona, powiedzmy gorzej ciutkę zrobiona, to ona zaczyna się odklejać tutaj na tym i po prostu ten gryf zaczyna odchodzić i odklejać. Wskutek czego struny się robią coraz wyżej i wtedy nie dam rady zagrać. Ale dobra, zakładamy, że macie gitarki cacy, taki cacy cyc, że tak powiem. Tutaj uważajcie, bo tam są naboje, żeby się nie nadzieć na te naboje, bo jak szczeli, to będzie ała. Zakładamy, że gitary są git, no nie? Także dobra. Poprzeczka barowa. Robi się ją pierwszym palcem. Zawsze pierwszym palcem. Nie ma wyjścia, żeby innymi, ponieważ wtedy jak zrobiłeś fakerem zrobię, to wtedy ten palec stąd. Będzie taki robak? Nie. Pierwszy palcem robimy. I podstawową rzeczą jest to, żeby nie naciskamy go na płask, prawda? Nie naciskamy go, takiego płaskulca nie robimy. Robimy go troszeczkę pod kątem, tak żeby ułożyć pozostałe palce. Odrobinkę pod kątem, nie wiem, mam nadzieję, że to widać dobrze, tak jakby bokiem palca, a nie opuszkiem. I teraz właśnie spróbujmy sobie to zrobić, czyli tak. Ja bym radził na przykład zrobić na piątym progu tą poprzeczkę. Na pierwszym zwykle jest najciężej, ponieważ tutaj jest jeszcze ten strunnik tutaj i on powoduje, że tutaj jest faktycznie największy opór. Na piątym progu jest akurat git. Czyli spróbujmy zrobić. Kładziemy tą poprzeczkę tak troszeczkę bokiem, sam palec na razie, nic tu, z pozostałymi nic nie robimy. I piórkiem, najlepiej piórkiem przejeżdżamy po kolei, czy nam to brzmi. To jest taki fajny sposób na sprawdzenie, czy dobrze to robimy, prawda? Widzicie, wszystkie dźwięki były git. Tak trochę musimy podtrzymać. Wiem, że po jakimś czasie tu mięśnie, szczególnie te tutaj, zaczynają boleć, zaczynają tak wiotczeć, no nie wiem, jakoś tak ściskać, to najlepiej przerwać, bo żeby tutaj nie przedobrzyć, nie uszkodzić sobie też tych mięśni, prawda? Jak tylko zaczyna boleć, to musimy przerwać, troszeczkę pomasować, zrobić sobie chwilę przerwy i później z powrotem wracamy do tego. Czasem są takie porady, że na przykład jak ten palec, gdzieś spotkałem się z taką poradą, jak ten palec jest za słaby, to wtedy dociskamy go drugim. Tylko że z drugiej strony niewiele to nam pomoże, jak już byśmy chcieli zagrać akord, prawda? Bo wtedy nam zabiera dwa palce zrobienie poprzeczki, a co z tymi pozostałymi? Nie za bardzo nam wyjdzie, nie? Więc musimy tak czy inaczej spróbować ogarnąć to. Tylko oczywiście nie chowamy tych palców pod gryf. Musimy wywalić je tu. Na razie nigdzie nie naciskamy ich. I po prostu robimy. Nawet najlepiej sobie zrobić taki sweep, w sensie po kolei je przyjechać. O, teraz jest ok. Już zaraz wam powiem dokładnie, w którym miejscu to się zrobić. Czyli teraz tak, musimy zrobić, proszę ja was kochani,
tuż przed drutem. Nie robimy tu przed drutem wstecz, tylko przed drutem tym. Czyli na przykład jak jesteśmy na progu czwartym, to robimy przed drutem z progu piątego, prawda? Czyli tak jakby przesuwamy... Czekajcie, mam nadzieję, że teraz... O, widać idealnie. Robię poprzeczkę tuż przed tym drutem, nie tu, tylko tuż przed tym drutem. Wtedy jest najmniejszy, po pierwsze tak, najmniejszy wysiłek dla palca, ponieważ on już te struny skraca już w tym momencie, już prawie, że prawie on jest w miejscu skrócenia dźwięku, prawda? Bo naciskając dźwięk na danym progu, to my go skracamy, czyli na przykład jak naciskam go na piątym progu, to on tuż za piątym progiem już łapie ten, skraca się. Stąd jest dźwięk, prawda? Więc jeśli my przesuniemy palec w tą stronę, to widzicie, nie dość, że brzmi źle, pierdzi, brzęczy, to musimy mocno nacisnąć, żeby w ogóle, o, teraz mocno naciskam, żeby wydobyć ten dźwięk. A jak nacisnę w drugą stronę, tuż przed progiem, to nie ma żadnego problemu. Tak samo jest z poprzeczką barową. Jeśli na przykład ja ją zrobię, o, widzicie, zrobię ją, ja specjalnie chowam te palce, wy tak nie róbcie. Zrobimy tu. To jest jakaś masakra, a jak tylko przesunę tu. Patrzcie, jaki jest efekt. Dobra. No i teraz właśnie musimy sobie poćwiczyć to. Najlepiej pojechać po kolei na przykład. Na dziewiątym progu. Ósmy. Siódmy. Szósty. O. Piąty. Czwarty. Trzeci. Drugi. Pierwszy. I tak sobie ćwiczymy. Dzięki takiemu ćwiczeniu skupiamy się tylko na ściśnięciu tymi dwoma palcami. I po takim kilkukrotnym przejściu czujemy, że te dwa palce już troszeczkę, tak powiedzmy, już mają dość, a to bardzo dobrze, no wiemy przez to, że no dobra, trochę na tej siłowni już się nam zmęczyły, więc następnym razem będzie troszeczkę już lepsza kondycja w łapaniu, prawda? Więc dlatego musimy sobie to powtarzać tak, aż ten uścisk będzie dość mocny i stabilny. Jak macie jakieś uwagi, piszcie, ja lecę dalej.